21 grudnia w Afganistanie polski konwój w prowincji Gazni najechał na minę Pułapkę. W wyniku eksplozji zginęło 5 polskich żołnierzy. Wśród ofiar był jeden Ostrudzianin oraz 3 mieszkańców powiatu ostrudzkiego. Pogrzeb młodszego chorążego Piotra Ciesielskiego odbył się w Wigilię Bożego Narodzenia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wojska, władz państwowych i samorządowych. Zmarłego żegnała rodzina, przyjaciele, a także tłum Ostrudzian. Młodszy chorąży Piotr Ciesielski miał 33 lata. W wojsku służył od 2005 roku. Polegli żołnierze z powiatu ostrudzkiego w Afganistanie zajmowali się odbudową zniszczonego kraju. Do ataku na polski konwój przyznali się talibowie. Nie tak się umawialiśmy. To ja miałem na was czekać tutaj po powrocie z Afganistanu. Pamiętam niespełna kilkanaście dni temu, kiedy przygotowując się do wyjazdu do kraju rozmawialiśmy. Mówiłem o kolektywie żołnierskim, mówiłem o potrzebie wsparcia jeden drugiego. Pamiętam słowa wypowiadane nie tylko przez siebie, ale przez pozostałych żołnierzy naszej brygady. W Morągu również 24 grudnia pochowano Marcina Szczurowskiego. Kilkuset mieszkańców Moronga nie zmieściło się do kościoła garnizonowego, aby pożegnać zmarłego. W uroczystości udział wzięła oczywiście rodzina, jak również samorządowcy, politycy, wojskowi, a wśród nich pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Mieczysław Gocuł. Decyzją ministra obrony narodowej Tomasza Siemieniaka pośmiertnie awansowano starszego szeregowego Marcina Szczurowskiego na stopień sierżanta. Salvo! Salvo!